Spójrzcie, zaraz coś będzie się działo. Jej! Głuptas George, przegapiłeś kukułkę. Kukułka była naprawdę bardzo fajna. Robiła kuku, a ty ją przegapiłeś. Nie przejmuj się, George. Przyjrzysz się kukułce następnym razem. Musisz poczekać. Kukułka pojawia się raz na godzinę. Czekanie jest nudne. Chodź, George, pobawimy się w ogrodzie. George nie chce bawić się w ogrodzie. Chce czekać na kukułkę. Jest prawie 10. George czekał na kukułkę całą godzinę. George, chodź się pobawić. Pan dinozaur też chce, żebyś się pobawił. Dinozaur! George znowu przegapił kukułkę. Nie martw się. Biegnij pobawić się w ogrodzie, a ja cię zawołam, kiedy kukułka będzie wychodzić. Łap go, George! Jest już prawie 11. George'u, czas zobaczyć kukułkę. Szybko, George, bo znowu przegapisz kukułkę. George biegnie szybciej niż kiedykolwiek. George, widziałeś kukułkę? Koko, koko! Peppa i George lubią bawić się w kukułki. Koko, koko! Koko! Mamy za to coś fajniejszego. Peppa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę. Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Pepo. Łódka Pepy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Peppa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Pepy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. O! Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. O, to dany pies i jego dziadek. Dany pies z dziadkiem też utknęli w korku. Witaj, Peppo. Witaj, Peppo. Jedziemy do dziadka i babci na obiad. I na pewno się spóźnimy. Jest już pierwsza. Spóźniają się jak zwykle. Jak twoje ziemniaczki? Aha, jeszcze nie są dobrze upieczone. Mówi babcia Świnka. Witaj, babciu Świnko. Utknęliśmy w wielkim korku. Nie szkodzi. Macie jeszcze czas. Dziadek za późno wstawił ziemniaki. Do zobaczenia.
Biedaki utknęli we wielkim korku. No to mam troszkę czasu. Przywiozę więcej ziemniaków. Dziadku Świnko! Och, jedziemy bardzo wolno. Nigdy nie dotrzemy do babci i dziadka. Pepa ma rację. Spróbujmy inną trasą. Ale nie ma żadnej innej drogi. Znam dobry objazd. Żegnamy wszystkich. Pojedziemy na skróty. Pa, pa, Pepo. Powodzenia! Mama Świnka zna objazd, którym ominął korek. Objazd jest bardzo wyboisty. Ale fajnie! Jesteś pewna, że tędy? Zaufaj mi. Witajcie, kaczuszki! Jedziemy na skróty! Spójrz, tam jest główna droga. Świetnie, mamo Świnko. Stoimy za autem Danego. Halo! Witajcie! Ojej, objazd mamy Świnki nic nie pomógł. Tata Świnka idzie przygotować zagadkę. Tak, co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatuś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie, której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O, ale to tylko połowa zagadki. Gdzie w takim razie jest Teddy? O, nie wiemy. Co to takiego jest na podłodze? To okruszki ciasta. Dzięki szkłu powiększającemu małe okruszki widać doskonale. Ciekawe, czy twój Teddy lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą nas na schody. Teddy bardzo lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą do sypialni George'a i Pepy. O, dalej nie ma okruszków. Jak znajdziemy Teddy'ego? Zadawajcie mi pytania, a ja będę odpowiadał tylko tak lub nie. Dobrze. Czy Teddy jest w tym pokoju? Tak. Czy Teddy jest w łóżku George'a? Nie. Czy Teddy jest gdzieś wysoko? Tak. Teddy jest w moim łóżku. Hurra! Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies. Hurra! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko! Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek!
Na ratunek! Witaj, Suzy! Przyjechaliśmy cię uratować! Hurra! Dziadek pies pompuje oponę. Dziękuję, dziadku psie! Świetnie, George. Ale nie musisz aż tak rozklapywać wody. Przyszła Rebeka Królik z mamą i małym braciszkiem Richardem. Witaj, Rebeko. Witam wszystkich. Richardzie, weź tę deseczkę i staraj się mocno machać nóżkami. George, czy ty też chciałbyś pomachać nóżkami? Bardzo dobrze, ale nie chlapcie tak. Duże dzieci nie chlapią. Bardzo dobrze pływamy. Kiedy George i Richard będą starsi, to będą pływali tak dobrze jak my. Prawda, Rebeko? Richard ma konewkę i polewa Pepę. Przestań, Richard! Ojej, Richard upuścił konewkę do basenu. Mamo! Niestety, Richardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Proszę bardzo. Wspaniale, tato świnko. Naprawdę całkiem nieźle mi idzie to nurkowanie. O. Ja i Rebeka chciałybyśmy poskakać. Czy możemy teraz iść na trampolinę? O nie, Pepo. Jesteście na to jeszcze za małe. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie, Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani gazelo. O tej porze Pepa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Pepa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Wielkie nieba. To było głośne. Zrób tak jeszcze raz. Emily już nie jest nieśmiała. Emily, czy chciałabyś pobawić się w moją ulubioną grę? A jaka jest twoja ulubiona? Skakanie w błotnych kałużach. To też moja ulubiona gra. Pepa uwielbia skakanie w błotnych kałużach. Emily też lubi skakanie po kałużach. To wspaniała zabawa. Madame Gazela też lubi skakać po kałużach. Wszyscy uwielbiają skakać w kałużach z błotku. To moneta. Wow. Bardzo możliwe, że to skarb piratów. O! Zrobimy kolekcję z tego wszystkiego, co znajdziemy. Tak. Włożymy wszystko do wiaderka George'a. A
jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Aj! Krab uszczypnął palec dziadka świnki. Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Peppa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Ojojoj! Sio, niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziornach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum? Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow! Naprawdę słyszę morze. Uwielbiam moją muszelkę. George, może i ty znajdziesz muszelkę? Muszelka! To nie jest muszelka. O! Witaj, panie byku. Witam wszystkich. Muszę uciekać. Mam dzisiaj mnóstwo śmieci. Pa! Pan byk opróżnił nasze kubły na śmieci. Dobrze, posprzątajmy teraz po śniadaniu. Możemy pomóc, mamo? Tak, możecie. Wyrzućmy puste butelki do kosza. Peppo, stój! Słucham? Nie wkładamy butelek do kosza na śmieci. Można je przetworzyć. Co to znaczy? Wszystkie rzeczy, których nie możemy użyć, wrzucamy do kosza, który zabiera pan byk. A rzeczy, które można użyć ponownie, wkładamy do tych pojemników. Czerwone pudełko jest na papier, niebieskie na puszki, a zielone na butelki. Peppo, masz w rękach butelkę, to do którego pojemnika ją wrzucisz? Do zielonego. Tak. Zabawne. Teraz kolej George'a. Czy w czerwonym pojemniku są gazety? George chce wyrzucić gazetę tatusia świnki. Jeszcze nie skończyłem czytać dzisiejszej gazety, George. Zabierzesz ją za minutę. No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama świnka ma butelki. Peppa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato świnko! No to w drogę! George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O! Naprawdę? Tak.
wracamy! Pa, pa, Pedro! Nej. Pa! Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Pepo, jeżeli tak lubisz bąbelki, to pobaw się płynem do baniek. Tak, płyn bąbelkowy. George, będziemy puszczać bańki w ogrodzie. Pepa uczy George'a, jak puszczać bańki. Najpierw moczysz patyczek w pudełeczku. Potem weź głęboki oddech i dmuchaj. Bąbelki! George, teraz ty spróbuj. Włóż patyczek do pudełeczka. Trzymaj wyżej. Weź głęboki oddech i dmuchaj. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Pepa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Pepo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Pepo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Cii, nic nie mów, to nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj. Witam, pani królik. Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Przecież to jest antyk. Serio? Tatuś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pa! Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Co wystawiłaś, Suzy? Sprzedaję mój strój pielęgniarski. Ja balonik z papugą. Sprzedaję moją małpkę. Och, będę tęskniła za moim pajacem. Chciałam kupić tego pajaca w pudełku. Ja chciałabym strój pielęgniarki. Balon z papugą poproszę. Mamo, mamo, zobacz, co kupiliśmy. Wasze stare zabawki. Tęskniliśmy za nimi. Zobacz, co kupiłem. Piękny, antyczny fotel. Och, tato Świnko, przecież to zwykły rupieć. O nie, pani królik dała słowo i pasuje do mojego. Tak, tatusiu. To dlatego, że... Cii, Pepo. To jest twój stary fotel. Co? Zapłaciłem pani królik za niego kupę pieniędzy. Chciałam państwa poinformować. Właśnie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że wystarczy na naprawę dachu przedszkola. Hurra! Dzień
dzięki, tato świnko. Ho, ho, ja też dziękuję. Tu jest park. Jesteśmy. Hurra! Mamo, czemu wszystkie liście są żółte i czerwone? Bo jest już jesień, Pepo. Jesienią robi się trochę zimniej i liście zmieniają kolory. Brr, wieje silny wiatr. Poruszajmy się dla rozgrzewki. Moja kolej. O, nie chciałam kopnąć w tę stronę. Wiatr zdmuchuje piłkę. Piłka wpadła do stawu. Może uda mi się dosięgnąć patykiem. Jeszcze kawałek dalej, tatusiu. Ostrożnie, tato świnko. Spokojnie, już ją prawie mam. Oj! Tato, czy woda jest zimna? Troszeczkę. Wiatr wywiał piłkę ze stawu. Mamy szczęście. Tak, to wielkie szczęście. Wiatr wieje coraz mocniej. Pilnujcie czapeczek. O nie, wiatr zwiał czapeczkę George'a. Nie martw się, George. Tato świnka złapie twoją czapkę. Szybko, tato. Spójrz, poleciała na drzewo. Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem. Może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. Czy masz ochotę na herbatę? Czy masz ochotę na herbatę? George chciałby nakarmić Poli. George, za dużo nasypałeś. Poli zrobi się bardzo gruba i pęknie jak balon. Pup! O, pęknie jak balon! Bum! Co to za hałas? Lody! Lody, hurra! Ojej, George zapomniał zamknąć drzwi. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Poli może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Poli na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Poli. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Poli! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Poli z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Poli. Chodź tu, Poli. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Poli poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Poli. To tam właśnie mieszka? Tak, to jest jego domek. Spójrz, znowu wychodzi. Witam, panie ślimaku. Dziadku, czy pan ślimak ma w swoim domku łóżeczko? Nie, Pepo. Gdybym była ślimakiem, to bym miała łóżko i stół i krzesło i lodówkę i telewizor. Dziadku, a co jedzą ślimaki? Cóż,
Te małe potwory zjadają moje warzywa. Dość, przestań, ty obżartuchu. Dziadku, ja i George chcemy się pobawić w ślimaki. Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki, jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. My się bawimy w ślimaki. Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka Królik lubi marchewki. No to znowu odjazd. Wszyscy gotowi? Tak, tatusiu świnko. No to w drogę. To miejsce piknikowe. Jesteśmy! Hurra! Lubię to miejsce piknikowe. Jest takie ciche i spokojne. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem Zebrą Listonoszem. Witam, panie Zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak. Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. Dinosaur! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy. I że zjadamy przepyszne ciasteczka. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. No cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. Przepyszne. Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Pepa, George, czas do domu. Papa, Zoe. Papa. Wszyscy gotowi? Tak, tato świnko.